Młodzi dla polityki realnej, pytanie. Właśnie w temacie podatków chciałem zapytać, to znaczy właśnie największą bolączką, co zostało zresztą tutaj już powiedziane, jest kwestia tego, że są zbyt obciążone koszta pracy. No rodzi to od zawsze dodatkowe patologie, tak, między innymi nasze górnictwo cierpi z powodu podatku dochodowego, bo choćby gdyby państwo samo sobie w tych kopalniach tego podatku nie zabierało i nie zabierało pracownikom tego podatku, no to może by sytuacja była dużo lepsza w naszych kopalniach. Poczytałem wasz program Ruchu Narodowego, takie propozycje co do programu Ruchu Narodowego. Faktycznie, jeżeli chodzi o koszta pracy, jest kwestia ZUS-u fajnie poruszona. No jesteście za zniesieniem ZUS-u, co nas bardzo cieszy. Natomiast znalazłem tam bardzo mocno pokomplikowany system odchodzenia od podatku dochodowego, a dokładnie próby podwyższenia kwoty wolnej od podatku. W tak zwanym międzyczasie no, wszyscy eksperci, przynajmniej tacy wolnorynkowi, mówią, że da się, jeśli to jak najbardziej bilansuje, że da się zlikwidować ten podatek dochodowy, tak, można go zabezpieczyć jakimś obrotowym, no i po prostu się to bilansuje, nie mówiąc o tym, że koszta ściągania tego podatku są bardzo wysokie, jest to 15 miliardów złotych. W takim razie mam pytanie, czemu Ruch Narodowy się nie pokusił o to, żeby w tym programie była całkowita likwidacja podatku dochodowego, a tylko jest taka, miała być radykalna zmiana, jest taka troszeczkę kosmetyczna? Dlatego, że Ruch Narodowy nie zajmuje się marzycielstwem politycznym czy gospodarczym, tylko przykraja program do tego, co jest możliwe. No więc porozmawiajmy o tym, co jest możliwe. A w budżecie również jest niemożliwe. A po budżecie mamy tyle wiele pozycji, których zrezygnować również nie można. W takim razie, ile wynosi wpływ z podatków PIT i CIT do budżetu państwa? 67 miliardów. Z czego obrotowe zabezpieczenie to byłoby jakieś 30 miliardów, 15 miliardów to są koszty ściągania tego podatku. Nie zgodzę się. Nikt mi nie powie, że na kilkanaście miliardów nie da się zrobić cięć w budżecie państwa. Jak najbardziej to bilansuje. No Robert Gwiazdowski chyba się nie myli ze swoim centrum Adama Smitha, bo oni to doskonale wyliczyli. Myli się i Robert Gwiazdowski niestety też. Aha. Czyli nie możemy liczyć na radykalną zmianę w Ruchu Narodowym, czyli likwidację podatku dochodowego. Jeden ekonomista, bo tu pan kolejny raz udowadnia totalną niewiedzę, czy to mi, czy koledzy z TNP, czy koledze Lewickiemu, proszę, czy koledze tutaj. Jedno nazwisko, ekonomisty Ruchu Narodowego. Proszę bardzo, dr Marian Szołucha, jeśli pan tak bardzo chce posłuchać. Dziękuję, jego wypowiedzi na ten temat. Panie prezesie, przyda się panu, na pewno. Nie, nie...